Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeden z dwunastu imieniem Judasz i Skariota udał się do arcykapłanów i rzekł, co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go, gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy. On odrzekł, Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli rzekł, zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Bardzo się tym, zasm bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi jak o nim jest napisane. Lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja rabbił. Odpowiedział mu: Tak, ty. Bardzo ciekawe jest to, że Jezus, zapowiadając to, co zrobi Judasz, czyli jego zdradę, doniesienie do arcykapłanów i faryzeuszy o tym, gdzie przebywa Jezus, o tym śmiertelnym pocałunku, który, który da Jezusowi, to Jezus nie mówi o tym, że to jest forma zdrady, ale jest to wydanie. Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy zostanie wydany. Uczniowie się zasmucili i przestraszyli tym, że y, któryś z nich wyda Jezusa, któryś z nich zdradzi Jezusa, ale może oni bardziej rozumieli właśnie to wydanie jako zaparcie się, jako, jako zdradę, jako y, przeniewierzenie się tym ideałom, które głosił, głosił Jezus. Natomiast Jezus mówi bardzo wyraźnie o tym, że biada temu, przez którego Syn Człowieczy zostanie wydany. W tym dzisiejszym tekście bardzo mocno pojawia się właśnie to, to, to słowo wyda. Jeden z was mnie wyda, biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy zostanie wydany. To ten, który ze mną zanurzył rękę w misie, ten mnie wyda. A więc, nie to, żebyśmy się mieli jakoś usprawiedliwiać, ale jak gdyby Pan Bóg zdaje sobie sprawę, że w historii naszego powołania, w historii naszego życia jest wpisany grzech, jest wpisane. Zaparcie się Jezusa, jest wpisane to, że przyjdą takie okoliczności naszego życia, że każdy z nas upadnie w ten czy inny grzech. Nikt z nas nie jest wolny od, od grzechów, jesteśmy wszyscy grzesznikami. Jednak najgorszą sytuacją jest wtedy, kiedy my wydamy Syna Człowieczego, kiedy my się zaprzemy, zaprzemy Jezusa do tego stopnia, że nie będziemy widzieli też tej drogi powrotu. Drogi do usprawiedliwienia, drogi do przebaczenia, drogi do naprawienia swoich błędów. Przecież na dobrą sprawę każdy z apostołów ma na swoim koncie zdradę, ma na swoim koncie zaparcie się Jezusa, ucieczkę w godzinie próby, w godzinie krzyża. Jeden tylko jeden Judasz jest ten, który wydał. Jeden Judasz jest ten, który nie znalazł drogi powrotu, nie otworzył się na dar, na dar Bożego Miłosierdzia. A więc. Popatrząc dzisiaj na sytuację uczniów i na to pytanie, chyba nie ja, Panie, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wiemy co nas czeka, nie wiemy jakie okoliczności życiowe na nas spotkają. Na Chcemy iść za Panem Jezusem, ale w tą historię naszego życia są będą wzloty i będą upadki. Będą wielkie dzieła, które będziemy czynić dla Jezusa, czy dzięki Jezusowi, ale też będą momenty, kiedy będziemy szukali swojego kiedy będziemy unosili się pychą, kiedy będziemy zazdrościli, obmawiali, plotka, plotkowali, kiedy w pewien sposób zdradzimy Jezusa. Ale najważniejsze jest to, abyśmy zawsze szukali drogi powrotu, abyśmy nie zamykali sobie drogi powrotu do Jezusa, który pragnie, wybacza nam nasze niewierności, wybacza nam nasze zdrady, lecz biada nam, jeżeli my, zapierając się Jezusa, wydamy Go na śmierć w naszym życiu, w naszej codzienności.